Tak właśnie wycinają most w tej chwili. Panowie się nie chcą okazać dokumentami. Nie chcą przerwać pracy. Może pan przerwać pracę? To jest, proszę państwa, kpina. Starostwo nie odpowiedziało na pisma. Mamy ekspertyzę. Oczywiście co robią? Tną most po południu. Tak się dzieje. To jest rzekomo zniszczony most. Tak. 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 Śmiało, śmiało. Tak, zlecenie na cięcie i tyle. Dobrze. Serio? Serio? Bez porozumienia? Niech się pani zastanowi. Nie ma pan dokumentu, pani się ma legitymować. Komu pan się legitymować? Kim pani jest, żeby mnie legitymować? To co pani jest? A kim pan jest, żeby tu wejść? Musi pan mieć upoważnienie, żeby wejść na własność państwa. A komu? Dość pani jest. A kim pan jest? Proszę pana. Niech się pan zastanowi. Nawet zastanówcie się, co robicie, w czym bierzecie udział, ludzie. Zastanówcie się, w czym bierzecie udział. Bo wie pan, skupić się. Ja myślałem, że takie coś jest tylko w telewizji. Tak, proszę pana, w telewizji, bo bez porozumienia z mieszkańcami ściągnięto most nocą, bez żadnej informacji. I teraz go będziecie cieli, tak? Przecież to jest bardzo prosta rzecz. No. Trzeba było iść. Jak była ekspertyza, podpisać tą ekspertyzę, że pan bierze pełną odpowiedzialność za to i wtedy by nie było problemu. Proszę pana, ja mam w tej chwili opinię profesora Mostownika, który jest najwybitniejszym autorem... Nazwisko. Biliszczuk. Profesor Jan Biliszczuk. A kogo pan zna? No profesora na pewno nie. Jakiego pan zna? Jan Biliszczuk, tak? Tak. Proszę sobie wygooglować. Ale ktoś podjął decyzję o demontażu tego mostu. Proszę pana, pisma 7 dni poszły temu do starostwa i czekamy na odpowiedź. Ale bo to nie jest wyścig, tylko jeżeli... Ale my mamy swoją robotę. Zapłacili pani za postojowe? Jeżeli my pana informujemy o tym, że teraz łamie pan prawo... Dobrze. I będzie pan za to pociągnięty do odpowiedzialności. Bardzo dobrze. Pan się z tego... Nie tacy by mnie pociągali do odpowiedzialności. Ale to nie o to chodzi. Pan sobie nagrywa tyle nielegalnie. Zapytał pan nawet, czy pan może... Nie, pana wizerunku nie nagrywam, proszę pana. Pana wizerunku nie nagrywam, jesteśmy w miejscu publicznym i pan dewastuje naszą własność. Pana tutaj
gdzie państwo macie dokumenty albo ktoś, kto potwierdzi, że macie prawo do tego, co robicie. A poza tym w trakcie pracy jeden z panów jest pod wpływem alkoholu, przyjedzie policja. Dobrze, bardzo dobrze, nie przyjeżdża. Nie ma problemu, zaraz był kontakt z radnym, zobaczymy. Z radnym przyjechać. No cudownie po prostu, cudownie. Tutaj mi noś. Ja tylko powtarzam, że... Ja rozumiem, co pani mówi. Ja tylko powtarzam, że demontaż jest nielegalny. Tak. Państwo nie macie dokumentów i nie przedstawiliście, że macie prawo to robić. Państwo, pana szef przyjedzie tu, czy nie? Bo pan dzwonił do kogoś. Nie będę rozmawiał z panem, pan nagle. Dobrze. A czego pani oczekuje? Tego, żeby pan się zachował w porządku i przedstawił dokumenty, które upoważniają do tego, że możecie wejść i ciąć publiczny most. Ma pan jakieś zlecenie? Proszę pokazać dokumenty, że ma pan takie zlecenie. To czekamy. A panowie mają zlecenia demontaż czy naprawę mostu? Nie wiadomo. Czy tylko na jego zniszczenie? Tak, rozbierają. Ale proszę to wrzucić na profil. Tak, jest na tym. Ale co on zabroni? Nie tam pani coś mówiła, nie wiem, czy do mnie. Nie, ja mówiłam tak. Ja też mam miłowanie. Przepraszam. Przepraszam. Bo wie pani co? Takie nity to tylko są na wieży Eiffla jeszcze. A to my staramy się po prostu ten most obronić, także... No to przepraszam bardzo, Michał jest. Też jestem Michał. Płyk. No to przyjmy się z domu. Przecież macie moje na tym. No. Słuchaj, ja mam nawet plan, gdzie go postawić. 400 metrów stąd. Będzie nam wszystkim służył. A stoi po tej stronie. Moja firma daje 400 kilo farby, kurwa, w tym kolorze co brukliński. Sam zrobię podstawy do niego, bo się śmieją, kurwa, ze mnie. A nie dalej jak 1050 km stąd, bo podłogę też załatwię. Rozumiesz? Tabliczka z nierdzewki, na ładnym kamieniu, 3 stopnie, tylko... I na tym nikt nie ma takiego podestu, kurwa, bo już mógł przeklnąć czasami na festyny jak my. Rozumiesz? No. Jesteście? No. Mamy 9 tysięcy. Ej, ja mam 9 tysięcy. W rękach go przyniesiemy, jak będzie trzeba. Mam dwie podczołgówy pod to. Tam trzeba tylko pilnować, żeby tej chałupy nie rozpierdolić, jak będziemy jechać. Podać ci wymiary? No. 4,74 z jednej i z drugiej strony. Mhm. 23,54
Już nie pamiętam, bo to z głowy, bo na kartce mam. 1,98 m bodajże, strzałki ugięcia ma 4 cm. Nikt go kurwa nie złamał, bo wiesz o czym mówię. No. Nikt. A następne 160 lat może stać, a nasze prawnuki będą mlaskać, żeśmy to zrobili. No. Dobrze mówię? Dobrze. Michał. Ale widzisz, znam go. Zatniemy go na zawsze. On nawet miejsce na niego. Dusza wie, pani sołtys wie, pająk wie, pająk to ci pająk. Ale to są od pana ludzie? Pan dusza, Balina, no. Włodarz. Pani ta... Ale nie, tutaj co zaraz nie, robicie? Nie, nie. Ale nie. Oni będą go palić, czy będzie on zabierał? Palić? A kto go pozwoli spalić? Ja nie wiem, no oni mówią, no że to montują. Niech spróbują, kurwa. Proszę bardzo, jest. Nie, ktoś tu przyjedzie z kurwa spalnikiem. Mówię to, proszę sobie to udokumentować, teraz to mówię. Bo pan dusza wie, pani sołtys wie, jej mąż też wie, a dużo może. Pająk wie, tylko się boi, a nie jest na jego terenie, tylko na terenie Cezarówki. No. Przecież my się znamy. Tak, ja wiem. My mamy ekspertyzę, ja to panu mówię, ale nie. Ja mam pełne wymiary tego. 23 metry, bo w głowie to mam nawet. Na kartce. Ale posłuchajcie pan, on jest wymiarowany, on jest... Nie był złamany nigdy, bo ma strzałkę ugięcia, tak się stropy robi. Jest. Bo ja też jestem może tak cięciu. Proszę pana, ja mam opinię o profesora, który jest mostownikiem najwybitniejszym moment. W Polsce. 9000. No to niech go spróbują policzyć. Proszę bardzo. To znaczy, że nie są go. Tak, panowie bierzecie udział w kryminale, tylko o tym nie wiecie. Nie, no, wszystko się nagrywa krok po kroku. Jak chcecie, to proszę, polcie. Bo to, wie pan to, że ktoś zleci... Przyszedł, to weźcie se snajperów, kurwa, bo mam 32 kilo, żeby nie było huku i bo tam pościągam kurwa stamtąd, bo jeszcze tyle umiem. Nie zabiję nikogo, bo po nogach, kurwa. Spróbujcie. Nasze dziadki, babcie, prababcie, kurwa, furmankami. A jaki pedał, że podejdzie na dzwon? Przepraszam, światowej. Ostatnie zdanie, bo się spieszy, mam robotę u siebie. A taki chuj jak słonia nos. No, to jest most sprzed pierwszej wojny światowej. Czy pan tego chce, czy nie chce, to jest to prawda. To jest zabytek architektury. 120 lat ma ten mostek, proszę pana. Ludzie, zabytek architektury. Dyrektor powiatu chciał się tego... Takiego czegoś nie ma już, kurwa, tylko jest we Francji. Paryżu stoi. Zrobił to bez porozumienia. Także niech pan tnie, ja nagrywam. To, co pan jeszcze jakby mi się pan przedstawił, bo... Ja to panu mówię, że to jest nielegalne. Słuchaj, my jesteśmy na tych dawnych kiedyś tam. Przyjedźcie do mnie na Różyckie około strażnicy. Jestem na placu. Pogadamy, dobra? No na razie tu poczekamy aż... Czekamy, bo ale ma tutaj przyjechać. Do wieczora. Przyjechać. Do wieczora jestem na... Zaraz, no to prawo. Proszę tam ludzi zbierać, bo tu potrzeba ludzi do boją tego. Się, kurwa. Nikt się nie boi. Sołtys się boi. Mają się boi, bo to cipa. Niech pan poczeka, niech pan nas posłucha. A, kurwa, ten. Ja. Jestem taki pobiegnolony, że grzyby też jem takie. Michał, jestem tutaj. Niech pan posłucha. Przyniosę tutaj panu opinię zaraz, którą mam, bo... My nie tniemy mostu, nas nie wchodzi wam smetanowi. My tylko mamy zdjąć to poszycie, które i tak musicie wziąć, nawet jak zostanie. Słuchaj dziewczyno, nie, bo poszycie już mamy. Po prostu się zastanówcie, ten most ma 120 lat. Ale my go nie tniemy, naprawdę, my tylko od desek jesteśmy. Na wiejskiej, tam się wydaje. A i tak te deski zdejmiecie. Ale po co, do ekspertyzy go przygotowujecie, czy do czego macie jakieś zlecenie? Ale co pan dał zlecenie, proszę powiedzieć, chłopie. No bo chcą go podciąć. Nie bójcie się nas, bo jesteście tak... No to... Ale
Dobra. No. Przydałoby się to opinię przynieść, tylko ja nie umiem wydrukować, bo to jest w PDF-ie i ja to mam wrzucone na... nie mam komputera, nie mam drukarki. To jest tylko do odczytu plik. To niech mi to pani wyśle. Ja się skoczę i to wydrukuję. Wyślij mi te zdjęcia na mojego fejsa też. No wyślę. Ja na razie to na żywo nagrywam. Dobra. A zdjęcia panu na mojego fejsa. Zdjęcia tej opinii pan mam panu przesłać? Mogą być zdjęcia? Nie, no tylko tą opinię, bo zdjęcie to mamy. No ale zdjęcia tej opinii. Może być. A PDF-a też wysłać. Ale ja to nie umiem, bo pisze mi, że tylko do odczytu. Aha, nie można kliknąć drukuj? Nie, ja nie wydrukuję u siebie, bo nie mam na czym. Całość niech mi pani podeśle, to ja to wydrukuję. Pojadę do domu i wydrukuję. Dobra, to ja jadę to przesłać, dobra? No. Nie, uciekaj, idzie po opinię profesora. Robi swoją robotę, nie odpoczywał. Nie? Jako pomnik, ty, a widzisz, ile się tu, kurwa, tu się mieści, kurwa, 200 ludzi tańczące, nie? A? Będzie. W nocy go zdemontowali. Nic nie było wiadomo. Przez 10 lat mamili ludzi, że do remontu pójdzie. No, cześć Marcin. Nikt się nie pojawił. No tutaj panowie deski wycinają. Pan z brodą cały czas filmuje. Ja z pan z brodą cały czas filmuję. Tak. Nie, ja nie mam do pani Małgosi. No już pani Wiola poszła, bo wyśle mi ekspertyzę, bo mamy tą ekspertyzę, to od razu ją też... Nie wiem, czy była ponoć, byli w poniedziałek, kiedy miał być most zdemontowany, to jeszcze i mówili im, że idzie do remontu. A później po niego przyjechali i no i ściągnęli go w nocy, nie? No na razie jesteśmy, zobaczymy co się będzie działo. Jeszcze jakiś pan przyjechał, nie wiem czy to właściciel firmy czy nie. No właśnie go proszę pana rozbierają. No zbudują nowy. No. 10 lat na remont czekał, to na nowy, ile poczekamy? 100? A 120-letni most pójdzie pod palnik. Bo kawał historii mają głęboko w dupie. Nie ma. No to...
To jest jakiś podwykonawca, zlecenia nie chce pokazać, nie ma, także tną. Oni sami nie wiedzą, po co go demontują. No. No, nie umiał mi pan powiedzieć, czy go pan demontuje, żeby go pan naprawić, czy żeby go pociąć panikiem. No. Znaczy nie, ale ściągacie pod ekspertyzę, pod palenie palnikiem. No nie można naprawić spróchniałych desek. No to może mi pan powiedzieć, może mi pan powie dobrą wiadomość, że pan go chce naprawić. Nie mamy na razie takiego. Panie, ja nie jestem psychologiem. Ale zlecenie. Ja też, ja też. Ja bym chciał wiedzieć, czy po prostu. Ale naprawią go, czy go nie naprawią? Jak pan sądzi? Macie zlecenie na naprawę, czy palenie palnikiem? Nie odpowie. Nie, co ty mózgi skurcze? Pod spodem jest zdrowy, wszystko kurcze, nity, wszystko jest porządne, deski wymienić, nie wiem skąd oni te 380 tysięcy na naprawę mostu wzięli. Chyba, że kurde, większa część to łapówki. No czekam, zaraz pani Wiola mi wyśle, pojadę do domu, druknę tą opinię, żeby też pokazać, bo mamy tą opinię tego mostownika, gościa, który mosty projektuje, profesora i to jest unikat, kurde, na skalę światową, a oni sobie tak robią z tym, no. Tutaj gościu był przed chwilą takie... Dobra, no cześć Marcin, hej. Tak, specjalnie stanąłem, żeby zablokować wam drogę. Nie ma problemu. Nie wolno robić? Nie ma problemu, ale tu jest droga była, ja stanąłem na drodze. Pan stoi na skrzyżowaniu na środku. Nie ma problemu. Gdzie tu mam pan skrzyżowanie? A co to jest? Proszę? Jak to się nazywa? Co się nazywa? Muszowice, Stary Most, tak? Bardzo. Stolarska. Super. Proszę sobie zdjęcie zrobić. Nie ma problemu. Halo, tak pani Wielu? Nie ma problemu, niech mi pani na maila podeśle. Tu już pani wyślę. michał.kłyk@banin.pl. Tak. @kłyk@banin.pl. Tak. Balin.pl. .pl. No. No. To co, uprzedzili was, że atrakcje będą? Że ludziom się nie będzie podobać, że będzie się demontować? Właśnie nie mówię. Zaspaliście chyba trochę. Czemu? Chcieliście go ratować, no to zanim go zdjęli, trzeba było działać.
jakbyśmy wiedzieli, że oni go zdejmują, to byśmy reagowali. Przez 10 lat most był zamknięty, był tylko do ruchu pieszego i rowerowego. Aha. Także... Ale coś działaliście, że co z nim będzie, czy co? No, poszły pisma i widzi pan, jaka jest odpowiedź. To widać, nie za późno wiele. No. A to te deski utylizujecie? Macie jakiś papier na utylizację i przewóz odpadu? Ale zgodnie z obecnymi przepisami pan powinien mieć tabliczkę, że pan odpad przewozi. Proszę nie zapomnieć panu policjantowi powiedzieć, że pan nie ma tabliczki na odpady, a pan będzie odpady przewoził i te odpady pan ma nieprzykryte. No, jak policja przyjedzie, to niech sprawdzi jeszcze, bo pan nie ma przykrytych odpadów i nie wiem, czy pan ma w ogóle zezwolenie na to. Pewnie, od razu. No, widzi pan. Halo, halo? Nie ma problemu, to niech pani podejdzie i to podeślę. Pan wezwał policję, bo zablokowałem go samochodem, także wezwał policję, że go zablokowałem samochodem, ale no chcą odjeżdżać z tymi deskami, no ale deski mają nieprzykryte, nie mają samochodu przystosowanego do przewozu odpadów, także fajnie, że policja przyjedzie, no nie? Bardzo dobrze. Mhm. Dobra. Jakie ma to, co zostały śmieci? Tak. No to widzimy, co tam jechać. A nie powiem ci.
rozumiesz, ja nic nie robiłem z tego. W dalszym ciągu nie ma pani sołtys, nikogo, zero informacji. Panie Michale, zróbmy to, bo ja tu mam te wszystkie dokumenty, podpisy mam i teraz tak, to jest mój kod, to jest to pismo, to jest opinia. Profesor doktor habilitowany inżynier i tak dalej. Proszę sobie to spróbować przez. Może się to panu uda teraz. Najpierw może pokażemy. Opinia z dnia 5 marzec. Profesor doktor habilitowany inżynier Jan Biliszczuk. To jest profesor Politechnika Wrocławska, Katedra Mostów i Kolei. Tak, to jest najwybitniejszy autorytet w dziedzinie. Opinia na temat wartości zabytkowej stalowego wiaduktu drogowego nad torami PKP w Balinie. Opinię opracowano na prośbę miłośników zabytków techniki z miejscowości Balin, reprezentowanych przez panią Violettę Włosińską-Gwóźdź. Krótki opis przedmiotowego wiaduktu. Wiadukt nad torami PKP w miejscowości Balin to jednoprzęsłowa konstrukcja stalowa. Przęsło wiaduktu tworzą dwa blachownicowe stalowe dźwigary nitowane, połączone układem belek poprzecznych, na których ułożono drewniany pomost. Przęsło opiera się na masywnych przyczółkach. Obecnie 3.03.2000 przęsło zostało zdjęte z przyczółków, ułożone na gruncie. Stan techniczny konstrukcji należy uznać za dostateczny z uwagi na niewielkie ogniska korozji. Tak, niewiele. Wartość zabytkowa obiektu. Konstrukcja przęsła oraz stosunkowo niewielkie ubytki korozyjne wskazują, że został on wykonany ze stali zgrzewanej stosowanej w drugiej połowie XIX wieku. Ma zabytkowy charakter obiektu, wskazuje murowane kamienne przyczółki. Wiadukt jest więc konstrukcją, jakich niewiele zachowało się w Polsce. I po dokładnym zbadaniu jego historii powinien być uznany za zabytek techniki. Wartość historyczna obiektu przemawia za tym, aby zachować go jako konstrukcję zabytkową, tym bardziej, że jego stan techniczny jest dostateczny. Zdaniem opiniodawcy, wiadukt po sprawdzeniu obliczeniowym jego nośności, zabezpieczeniu antykorozyjnym i wymianie pomostu może być dalej użytkowany jako kładka dla pieszych. I tutaj podpis pana Jana Biliszczuka. Proszę bardzo. To jest opinia na temat tego mostu, który właśnie teraz rozbierają. Tak właśnie. I który zdemontowano nocą. Ale panowie nie przerywają pracy, bo... Nie, jakbyśmy tak chcieli
Opinia profesora, nie róbcie tej kolei, bo to się przyda ta kolej. Ale opinia, ale ja przeczytałem panu opinię profesora. Może pan sobie to przeczytać. Zostały zasypane rzeczy, których nie wolno było i teraz siedzą i się drapią po głowie, dlaczego to zasypali. Wie pan, że tak się robi w Polsce? Że najpierw się robi, a później się myśli? Jak ja proszę pana o to, żeby pan pomyślał, to pan mówi, że musi robić. To są skutki tej roboty. Tak? Że się najpierw robi, a później się wdrapie po głowie i się myśli. Tak, to są skutki. No jednak trzeba myśleć, wie pan, co się robi. Jak my pana informujemy i mówimy... I prosimy o to, żeby pan przerwał pracę. Żeby pan się zapoznał, to pan mówi, że nie. A trzeba poprosić tych, żeby przerwali pracę tutaj wszystkich, tych kolejarzy. To by tutaj nie było problemu. Dlaczego mieliśmy ich prosić? No przecież tutaj nowe to wybudowali, przecież stare to było zabytkowe 150 lat. Pani kochana. Proszę pana. No ale teraz pan sobie... Robi pan sobie jaja. No. Znać, to trzeba mieć zamiłowanie. Ja nie wymagam od pana tego, żeby był pan mostownikiem i miał zamiłowanie. Żyje pan z czego innego, ale są do tego autorytety, wysłuchał pan tego, co autorytet napisał i te autorytety my szanujemy, bo kształciły się i znają się na pewnych rzeczach lepiej niż my i ich słuchamy. Jeżeli pan uważa, że jest mądrzejszy, no to... Nie, ściągam na wierzchnię zepsutą skrytą. Dzień dobry. A dzień dobry, to my się znamy. Witam. Proszę pana. Halo? Chodźmy na stronę. Dlaczego chodzicie po moim obiekcie? Dlaczego pan chodzi po naszym moście? No, rzecz w tym, że jest mój właśnie. Nie. A czemu jest pana? Pan? Tak. Ale jak pan go kupił? Proszę? Dlaczego pan go kupił? No i postaną. My chcemy go na tym miejscu. Nie, proczę pana. Może pan odkupi. To jest czysta podpisów. Jest rozmowa z panem burmistrzem Maciaszkiem. Wczoraj była przeprowadzona. Informujemy teraz pana. Dobra, mamy opinia profesora z Uniwersytetu Wrocławskiego, który będzie robił ekspertyzę, zaopiniował ten most jako zabytkowy. I informujemy państwa, że... Fajnie, że ma opinię. No cieszę się, że ma opinię. Rozumiem. Ja mam inną. Na razie on jest mój. Czyją? Proszę mi pokazać, że on jest mój. Ja mam własną. A ja mówię, że on jest mój. No ale nie, to pani nie ja jest... jestem trochę większa i... No dobra, na razie musimy... I rzecz jest z tym, no pani nie jest uprawniona do tego, żeby mnie kontrolować. Jeśli pani chce, proszę, że będę swój koszt policję. Jeśli nie, będę musiał tutaj was utrzymać, bo to nie jesteście na nie swoim obiekcie. Ale to nie jest, nie, ale to pana, nie jest wygrodzony plac budowy. To jest, proszę pana, działka PKP. Gminna. Nie, to jest PKP. To jest gminna. To jest PKP. To jest pan, z panem Maciaszkiem wczoraj rozmawiałam, wyraził zgodę na postawieniu mostu na działce gminnej. Jest wyraził, to działka, tak. Wyraził taką zgodę, tylko że tak. Działka gminna zaczyna się dalej. Nie będziemy się łapać za słowa. Wyraził zgodę, dokładnie. Tutaj. Ja to dokładnie. Muszę, ja to ale co pan z tym mostem chce zrobić? Dokładnie. Wyremontować i postawić? Nie. Czy pociąć i na złom rzucić? A co? Wie pan, że on ma 120 lat? Ale mi to nie interesuje, proszę pana, to jest mój obiekt, no. Proszę, no ale to jest mój obiekt. No co tu panu chodzi? Ma pan prawo do dysponowania tym obiektem? Ale proszę... Ma pan czy nie? A proszę pokazać. Ma pan prawo do dysponowania obiektem? Proszę, ja mam. Proszę mi pokazać. Pani nie jest wypowiedziana, żeby mnie kontrolować. Jestem proszę przez 400 proszę, osób, proszę które. Proszę wezwać policję. Będzie? Na 112 dzwoniłeś? Które tutaj. No to tak, no nie mamy o czym dyskutować. Ale proszę pana, jak nie mamy o czym dyskutować? O czym ja mam sprawę dyskutować? Jak to o czym? O tym, czym, gdzie są pana uprawnienia? Nic nie blokujemy. Ale proszę pana, no jak no, ale co panu się wydaje, że może wejść i niszczyć? Nie wydaje mi się. No. Ja dostałem zlecenie i je po prostu wykonuję. Czego pani nie rozumie? Proszę pokazać. A my czekamy na informacje ze starostwa odnośnie tego, dlaczego go w nocy zdemontowali. Proszę pokazać to zlecenie. Most zdjęto bezprawnie.
To tak pani powiedział. Bez konsultacji ja z mieszkańcami. Mówię. Ja to panu mówię i za to będzie. Proszę pana, za to się idzie do więzienia. Ale ja takiej decyzji nie podejmowałem. Bo ale ja pan w tej chwili jest przez nas poinformowany o tym, co się dzieje. Że są to decyzje bezprawne i będą. No to nie dochodzi sąd, czy są prawne, czy bezprawne. To się chce pan w tym brać udział? No ale mnie to nie interesuje. Aha. Ja dostałem zlecenie. Czego pani nie rozumie? Rozumiem. Pan dostał zlecenie. I wykazano nie mi prawa do dysponowania nieruchomością. Wykazano. Dostałem zlecenie. Przyjąłem je. Uzgodniłem z koleją, zdjąłem i tyle. I to jest moja, i tu się moja kończyła. A nie może pan chwilę poczekać? Bo wiecie, ja rozumiem, ja was rozumiem, macie tu jakiś żal, że tutaj nie ma tego mostu. Okej, okay. Ja sam nawet w pewnym sensie zastanawiałem się, bo też pytałem, czy nie lepiej go wyremontować. Pewnie, że lepiej go wyremontować. Tak. Tylko, że nie mam środków, no to co ja mam im dać z własnej kieszeni na wyremontowanie środków? Ale proszę pana, wie pan, ile kosztuje remont tego mostu? 30-40 tysięcy według opinii profesora z uniwersytetu. No i co ja mam z tą wiedzą zrobić? Proszę mi powiedzieć. No na razie się powstrzymać, bo to jest sprawa do odkrycenia. Bo pana informujemy, że to jest po prostu, poszły PiSu, to wszystko jest nie fair. No i musieliby odkupić to ode mnie, bo ja jestem właścicielem teraz tego obiektu, bo ja ten obiekt, złożę ofertę, że go zdejmę, pod warunkiem, że biorę ten obiekt. I tyle. Proszę pokazać takie dokumenty. Proszę wezwać osoby uprawnione, pani nie jest zwolniona. Ale to jest publicznych pieniędzy, pan. Proszę pana. To jest publiczny przetarg był? Jak? Gdzie? Jaki publiczny pieniędzy? No ale publiczny przetarg był? Nie, ja dostałem. Na sprzedaż? Ale nie wiem. Po koleżeńsku jak pan dostał? Zapytanie ofertowe dostałem. Od kogo? Od zarządcy obiektu. I nie było konkursu przeprowadzonego? A ja nie wiem. Ja nie mogę kontrolować, czy był. Ja złożyłem ofertę, wybrano moją ofertę jako najtańszą. No i po prostu realizuję zadanie. I tyle. Jedzie policja. Proszę, tu jest organ uprawniony. Nie mogę wykazać. Bardzo proszę. Pani Wiolu, ja telefon mi pani wezmę. Ja też mogę zgłosić. Tutaj zablokował, chodzi tutaj, nie, mówi, że to jest jego most. Nie umożliwia nam pracę. Nie przeszkadzam panu w pracy. Ja nie mogę odjechać. No dobra, czyli co? Dzięki, czyli pan zostawił tą dacją. No. Tak, jedzie pani sołtys. Jedzie pani sołtys, proszę poczekać. Tego pana most. No. Nie, to jest most obywateli, proszę pana. Spokojnie. Jestem obywatelem Balina. Jedna osoba mówi, pan zgłaszający. Pan zgłasza, że go zostawiłem. Ja zastawił. No to słuchamy teraz pana, który zgłaszał. Powiedział, że to jest jego most, żebym nie rozbierał, jak dostałem zlecenie na rozbiórkę drewna. Rozbieram to drewno. Pan jest przeciwny. No i tyle. Tak, dobra. Jesteśmy przeciwnymi mieszkańcami przed rozbiórką tego mostu. Mamy opinię profesora na temat tego mostu i są dokumenty w toku o tym, żeby... Czekamy na odpowiedź od burmistrza, od starosty na temat tego mostu. Pana burmistrza, to wszystko jest nielegalne. Dobra, most jest czyją własnością? Obywateli. A pan ma pozwolenie skąd? Nie, to pan ma taką opinię. A jeszcze jak państwo są, chciałem zgłosić, bo tutaj będą przewożone odpady. Panowie nie mają tabliczki na przewóz odpadów, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, prawdopodobnie nie są jednostką do transportu odpadów. I druga rzecz, odpady powinny być przykryte i nie mogą takich przewozić po drodze publicznej. To jest moje zgłoszenie. A jeszcze w trakcie pracy pili piwo. Prosiłbym ich sprawdzić alkoholatem. Piwo teraz zostało schowane. Dobra, czyli jest tu grubsza sprawa i tak, jest grubsza sprawa i afera, bo most zdemontowali nocą. Poszły pisma. Powiat Chrzanowski. Dobra, ale ktoś, drodzy państwo, musiał wydać jakieś decyzje, tak? Żeby bez konsultacji z mieszkańcami wydano taką decyzję. Prosimy właśnie o to, żeby była możliwość wyjaśnienia tego, dlatego że w tej chwili. I czekamy na pisma. I prosiliśmy panów, żeby przerwali pracę. Informacje i jest w toku wszystko, tylko no potrzeba. Ponieważ są rozmowy na ten temat, no to proszę. Ktoś próbuje wykorzystać sytuację i po prostu usunąć to szybko, zanim tak w mojej opinii, no to panowie sobie samowolki nie uprawiają tutaj, że przyjechali, zdjęli most ale i to go nawet... rozbierają. No muszą mieć też na to jakoś ale jakąś my nie podstawę, my, tak? My nie znamy tej podstawy. My, nie my myślimy, że nam go kradną. Nie ma żadnych dokumentów. Proszę nam przekazać dokumenty. Teren nie jest zabezpieczony i panowie są pod wpływem alkoholu.
Nie, ja zleciłem tutaj tym panom, żeby to demontowali. Ja dostałem zlecenie od powiatu, od zarządu dróg powiatu, żeby ten most usunąć. No i tutaj pani mnie chciała kontrolować, ale uznałem, że ona nie jest osobą uprawnioną do kontrolowania. No. Nie kontrolować, tylko prosiłam pana, żeby pan przedstawił jakiekolwiek dokumenty na temat. Ja mogę nie mieć dokumentów, jak to była sprawa uzgodniona z koleją. Proszę pana, nic nie jest uzgodnione. Ja rozmawiałam z koleją. Z mieszkańcami nic nie jest uzgodnione. Inwestycji południowych. To, co się dzieje, to jest po prostu... Na spokojnie, jak ktoś ma papiery na to, no to wie pani. Dokładnie, no moim zdaniem to też, jeżeli gdzieś została decyzja wydana o demontażu i tak dalej, jakichś pracach tutaj rozbiórkowych. Dzień dobry. Zleceniodawca nie musi chodzić od domu do domu i informować mieszkańców, że będzie jakaś tutaj praca przeprowadzana. Czy na jakim zleceniu pan działa? Czy jest? Na zlecenie zarządu... Powiatowego zarządu dróg? Dróg, tak. Tutaj był wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który uznał obiekt za... Uznano tam, to jest protokół z rozbiórki. A kto wykonał ekspertyzę, że to się nie nadaje? To nie wiem, to trzeba do zarządu powiatowego zrobić, bo ja dostałem... A my mamy opinię, że most się nadaje do użytku. I mamy ją tutaj. Tutaj sprawa wygląda tak, że to jest generalnie do załatwienia na drodze sądowej, że tak powiem. Tak, i, ale wie pan, jak będzie w kontenerze, to już sąd nic nie pomoże. No tak, dlatego, że jesteśmy umówieni na zebranie ze starostwem, z panem burmistrzem. Ja rozumiem, tylko tak jak tutaj też pan mówi, on dostał zlecenie, on działa, tak? On ma zleconą pracę i on to robi. A czy robi to legalnie, czy tutaj zarząd dróg wydał dobrze tą decyzję, czy to jest podparte, tak jak pani mówi, jakimiś tam opiniami, nie wiem, biegłych ekspertów i tak dalej, no to już trzeba się dochodzić na sprawie cywilnoprawnej. Nie? Znaczy ja bym prosiła o wstrzymanie w ogóle jakichkolwiek działań po to, żeby to wyjaśnić właśnie, że jest to wszystko zgodnie z prawem. Ponieważ tutaj jest bardzo dużo rzeczy do zarzucenia i się okazuje, że jednak nie jest. No. Wie pani, no, z naszej strony to wygląda tak, że no, tutaj, że tak powiem, patrol nie będzie stał 24 godziny na dobę i patrzył, czy nikt tutaj czegoś nie rozbiera, bo z tego, co pan tu przedstawia dokumenty, no to on ma na wszystko pozwolenia, nie? No pewnie ma, tylko sprawa jest tego typu, że całe działanie jest nielegalne i czekamy, żeby to wyjaśnić ze starostą. Tak, tutaj kolega powiedział, no skoro są, że tak powiem, jakieś dokumenty na to, ktoś tutaj własnym imieniem, nazwiskiem decyzję jakąś tam wydał, no to wie pani, to jedynie to można, że tak powiem, zaskarżyć tutaj na drodze sądowej, bo... A możemy zrobić zdjęcia tych dokumentów? Pozwoli pan, że możemy zrobić zdjęcia tych dokumentów? Nie, może pani wystąpić. Ale one są publiczne, proszę pana. To jest moja umowa pomiędzy mną a zamawiającym. Pan nie musi tego udostępniać. Przepraszam bardzo, pan wykonuje robotę publiczną. Te rzeczy są jawne. Ale pan nie jest kolegą pana Zaręby i pan po koleżeńsku załatwia. Tylko to są rzeczy, to są roboty publiczne. Ale jeżeli pani chciałaby mieć odpis takich dokumentów, to trzeba się będzie udać do zleceniodawcy, czyli do Zarządu Dróg Powiatowych w Szanowie i o taki odpis wystąpić. Ja jestem osobą prywatną firmą i jeśli oni dysponują środkami publicznymi, bo ja nawet nie wiem, z jakich środków oni to robią, przecież mam, ja nie mogę kontrolować z jakich środków. A na czym polega pana utylizacja tego mostu? Jak to pan rozbiera? Na czym to polega? Znaczy polega? Ja go zabieram w ogóle. A jeżeli my panu powiemy, że on jest zabytkowy i my go chcemy zachować? Mogę pani go odsprzedać, ponieważ moja umowa polegała na tym, że nie mieli pieniędzy, więc powiedziałem ok, mogę go zdemontować pod warunkiem, że ja zabieram obiekt. Taką miałem umowę. Ja i po prostu od tej pory ten obiekt. Za ile pan go kupił? W ogóle go pan zdemontował? Nie, oficjalnie w gazecie było podane 60 tysięcy, także to jest publiczna informacja. No to jak macie publiczną, to po co pan mnie pyta, no w gazecie macie. To są moje prywatne informacje. Mnie tylko przeszkadza, że utrudniacie tu komuś pracę. Ja zleciłem tutaj podwykonawcy robotę, że mają zacząć demontować drewno i potem oni mi dzwonią, że tu jakieś zebranie, że nie mogą pracować, że... No i tyle. No i dobrze, jest... Ja nikomu nic nie utrudnia. Proszę mnie zrozumieć, ja rozumiem, że macie jakieś tam roszczenia, ale nie mogą... Ja nie mogę Państwo nie mogą utrudniać robót, bo na te roboty tutaj ma pan wszystkie pisma, tak? Ale ja nie utrudniam żadnych robót, oni sobie cały czas robią. No dobrze, tylko już nie było tego typu, że pan zostawił wjazd, nie? No tak, stanąłem sobie tu samochodem. Że pan utrudnia wyjazd. Ale dodatkowo, tak jak panu mówię, nie ma tabliczki do przewozu odpadu. To tutaj zaraz się tematem zajmiemy. Dokładnie. Spokojnie, tylko tłumaczę tak, jak my dostaliśmy zgłoszenie, że... No to proszę sobie sprawdzić.
Proszę sobie sprawdzić, czy wjazd jest zablokowany, czy nie ma możliwości wyjazdu. Nie? Tak, na błazerie pan to robi, akurat. Akurat, nie ma takiej opcji, proszę pana, bo to jest odpad. Drugi raz tego pan nie użyje. Oczywiście, to niechby, to jest odpad. Przewozi pan odpad zdemontowany z rozbiórki. Tak? Chyba sobie pan jaja robi. To jest odpad. To jest odpad, po tym jeździły samochody. To jest odpad. Mam możliwość wyjazdu, tylko po prostu odbił piłeczkę chamsko, żeby było na mnie. To wezwał policję, że go zablokowałem. Ja odbijam piłeczkę. Odpady są przewożone nie tak, jak należy, nie są przykryte i nie mają... A ma pan papiery na przewóz odpadu? Obecnie zgodnymi przepisami ma pan papiery na przewóz odpadu? Nie jest odpad? Demontuje pan ścinki drewniane, to jest odpad. Proszę sobie ustawę przeczytać. No. Zabiera to zboże do domu. To jest to odpad czy nie odpad? Wie pan co, nie będę wchodził w polemikę. Niech pan sobie ustawę przeczyta o odpadach. No, dobrze. No. Przeczytam sobie. Nie umiem. Ale dla mnie nie jest to odpad. Nie, bo ja jestem umocowany w prawie. Ja to robię. Nie, tu zaraz będziemy z panami. To panu się wydaje zgodnie z tą informacją. Możemy robić dalej. Są dokumenty wydane przez zarząd dróg powiatowych. Ale to, ale dokumenty ma, a podwykonawca ma dokumenty? No to już jest, to już jest insza, że tak powiem. Okay. Bo jest pan X, który ma działalność, która wygrała. A jeżeli umowę, jeden z panów jest pod wpływem alkoholu na budowie, dobrze, to fajnie. To sobie sprawdzimy. Cieszę się. Tylko chodzi o to, że jeżeli jest pan X, który jest głównym zleceniobiorcą roboty, on sobie może podwykonawców dobra, do wykonania. No to ja bym prosił. Mieć jakąś też umowę między tu sobą, może pan tak? Stwierdzić, czy go zastawiłem, czy nie. Mogę dostać mandat, nie ma problemu. Tutaj proszę. Bądźmy normalnie, że tak powiem. No, no ale. Załatwmy to jakoś polubownie. No chciałbym. A tu tematem mówię, tak jak tu rozmawialiśmy z kolegą w gronie tutaj wszystkich osób, to już sobie państwo jako mieszkańcy muszą dochodzić na stopie cywilnoprawnej, czy rozbiórka wiaduktu jest zgodna z prawem, czy tutaj konserwator zabytków nie jest w żaden sposób potrzebny i tak dalej. To już sobie państwo muszą wytoczyć działo z własnej stopy jako mieszkańcy. Nie wiem, jak to będzie działać, czy jakaś petycja, czy coś będą państwo zbierać. Znaczy już pisma były, ale no, niestety nie ma odpowiedzi. No właśnie. No tak niestety, to wyglądać. Pan ma dokumenty. Nie, z dziećmi, bo podwykonawca, że jakiś problem jest. I zamiast spędzać wieczór z dziećmi, ja wyjaśniam, że nie jestem wielbłądem. I pani za to płaci, tak? I pani za to płaci? Ale komu? No mnie, no bo ja pracę teraz za każdą firmę. Ale co pan traci? Pieniądze. No moje pieniądze, bo za każda chwila przybywania tego obiektu tutaj mnie kosztuje. No ale to jest nie woła. Płaci pan za każdy dzień? Skąd pan może wiedzieć, co woła jeść, a co nie woła jeść? Moc woła jeść? Znaczy, to jest tylko odrobinę dobrej pani. To będzie super, bo pan wtedy się pyta, że to... Dobra, na spokojnie. Pana dowód osobisty, żebyśmy się nie zakręcili. Wszystkich w ogóle tu obecnych. No, ja też zaraz. Tam weź urządzenie, sobie porzucamy. Co i pan to wie pani, co... Pani ma telefon. Uniwersytetu. Pani ma telefon. Gdyby dał ofertę na remont tego za taką kwotę, to ja mówię, dobra, facet, super. Opinia profesora, że to kosztuje tyle, naprawdę waży tyle. Tu ma pan. Prawo jazdy. Nie, prawo jazdy nie jest potrzebne. No, nie jest pan w ruchu. Kurde. Ja tylko nie. To prywatnie. Zanim się uda to zniszczyć, być może się to uda uratować. Tylko trzeba ludzi dobrej woli do tego. Zróbmy tak, żeby się dało to uratować. Jak się nie będzie dało uratować. Nie widzę przeszkód. Ma pan. Ja to mogę sprzedać. Nie mam problemu. Mogę wam to sprzedać. Nie zależy mi na tym. A starostwo może odstąpić od umowy? No, tutaj by państwo musieli wejść na... Umowa jest skonsumowana w tym sensie. Na cywilnoprawną. No tutaj tak jak przysłuchuje się, pani mówi, żeby to wstrzymać i tak dalej. No tylko tak, no pan ma zleconą robotę. Tak. On swoją pracę musi wykonać, tak? Czyli ma podpisaną umowę na demontaż do zbiórka. Państwo jako mieszkańcy no, muszą wyjść na stopę cywilnoprawną do sądu, że... My jako mieszkańcy się nie zgadzamy, bo to tamto, siamto wytoczyć swoje argumenty, po prostu.
Bo tego, i to nawet nie do mnie, tak, do powiatu. Tak, do powiatu. Nie. Ale poszły pisma do powiatu i nie zostało to wstrzymane, tylko dalej są prace, no i tyle. No. Pan, nie ma odpowiedzi, bo oni mają 14 dni na odpowiedź. To, to tutaj pan nie jest niczemu winien i dyrektor, pracownicy, którzy tutaj rozbierają, oni nie są temu winni, że mam na żółto omalować blog. I ja maluję na żółto blok, bo mam takie nam zlecenie. Potem przychodzi mi cała grupa, panie, niech pan się trzyma, jak to w ogóle wygląda, żółty blok, trzeba być dupniętym, żeby malować. Ale co ja mam do tego, że ten żółty wcześniej chyba powinni zapytać mieszkańców, jaki chcą mieć kolor bloku, no nie? A niestety mieszkańców Balina, Luszowic, Okradziejówki nie zapytano, no. Przynajmniej, żebyśmy jutro mogli iść tam do tej władzy. Oczywiście. Z nimi rozmawiać. Błagam pana, bo to, wie pan, to są rzeczy odwracalne i nieodwracalne. I niektórych rzeczy już później nie odwrócimy. Panie Jacek, Jakub. Panie Jakubie. Ja to zleciłem, nakładkę, tą to zleciłem. Tu jest prośba, żeby... Czy chce pan wstrzymać robotę? Proszę bardzo, ulotka na temat ratowania mostu. Tylko 5000 sztuk. Chodzi tylko proszę o się zapoznać. Wolę, ulotki. Pan, ludzi, bo jak my nie zaczniemy się jednoczyć, no to nas prosta, wymiotą. No. Jezus, pan zgłaszał od pana jeszcze. Ma pan dokument jakiś? Tak, to od pana. Wielki znaczek. Nie ma za to. Dziękuję, jakoś tak. To dobrze, jak sobie tylko wstrzymamy i tyle. No proszę bardzo, ja zapłaciłem za. Dziękuję wam, uwielbiam was wszystkich. Panie Michale. Pani ma dowód osobisty? Mało nie splajtowałem przez no to może, pan, może tak. Pan nam zafundować go z powrotem, nie? Ale jak będzie nas stać... To wiecie, ile kosztuje wynajem dźwigów? No wiem, ile kosztuje wynajem dźwigów. Taki jak tutaj był? No, pani był jeden czy dwa? 22 marzec. Akurat był tutaj jeden. Miałem czas od zero, wyznaczyli mi od godziny zero do trzeciej. O trzeciej puszczamy kolej, puszczamy wszystko. A ja za 15:03 nie mogę go podnieść. No bo on tam, bo on tu miał zostać. Być może. Nawet jeśli pana rozumiem, bo okej, okay, no macie jakieś rację, bo... Panie Michale, moim to nie mogę tego sponsorować. Naprawdę, macie też rację, ale to jest nieodwracalna sprawa. Nie, pani sołtys. Nie ma to jest most opcji. Ponad 120-letni. No i co z tego? To jest most zabytkowy. Ale wam już tego nie położą. Widzicie, że a już dlaczego nam tego nie położą? Na jakiej podstawie pani tak twierdzi? No bo wiem, jak podchodzą do tematu. A kto? No dyrekcja. Ale dyrekcja to nie jest Bóg, pani dyrektor. Są jeszcze autorytety i są znawcy i takie rzeczy się ratuje, jeśli bo to jest się zabytek. Da uratować, to się stawia tabliczkę proszę i się pisze, jak, że to jest zabytek, wszystkie. A nie niszczy to się zabytki się i robi na złom. Nie musi pani latać, przyjdą, ale w sklepie. Nie ma sklepu u nas. Nie ma sklepu. Nie ma sklepu. Ale tak jak tutaj no nie ma za co walczyć o kładkę, porządną kładkę. Ale ten most jest porządny. To jest kawał historii dla nas wszystkich. No przecież widzicie. Ale jeszcze angażujemy służby tutaj. Z drugiej strony nie zagraża bezpieczeństwu nie, i tak dalej. Nie, no nie zagraża. Inwestycja jest zrobiona na całej trasie. Ale on nie przeszkadzał. W inwestycji nie przeszkadzał. Dobrze, ale chodzi o to, że widzicie państwo, są nowe tory położone, podkłady, etc. Ulotki będę chodził po Balinie i roznosił, żeby jeszcze podpisy papierowo zbierać. No papierowo tak, bo nie wszyscy dadzą radę internetową. Także będziemy to ten weekend działać. No, ja mam, zaraz po ogłoszenie dam, bo ja mam 15 zebranie uzgodnione, będzie burmistrz. No. Zaprosiłam starostę, zaprosiłam dyrektora. Nie wiem, kto przyjdzie. No, obiecali, że przyjdą, ale jeśli nie przyjdzie oby Zaręba, Żuracki, to przyjdzie Zaręba, na pewno.
Balin Ruszowica Okradziejówka, no. Wystąpią z jakimś pismem, petycją, czymkolwiek. No. Wysła... My 10 lat czekamy na to, żeby nam to zrobić. 10 lat. I się okazuje, że most wcale nie wymaga tak dużych nakładów. Nie wiem, skąd jest ta kwota. Nie było przetargów na to wszystko. To wszystko jest do wyjaśnienia. Burmistrz wczoraj też ze mną rozmawiał o tym i powiedział, że jak najbardziej mamy podstawy do działania i jest z nami. I my się tego trzymamy. Chcemy ten most obronić. Wie pan, nie można robić tak, że się po prostu wszystko niszczy. A niszczy się wszystko, zasypuje się przejścia, bo zasypali tam, zasypali w Luszowicach. No i okazuje się, że to było bezprawne. W Ciężkowicach się obronili, ale dlatego, że byli mądrzy ludzie, którzy wiedzieli, jak rozmawiać. I teraz tak, jeżeli jest dobra wola, tak jak tutaj pan, bo pan był przecież, ale ma wolę tego, żeby też być w porządku i to się wszystko, wie pan, za tylko potrzeba ludzi. Tak, droga pani, no z własnego doświadczenia, na stopie prywatnej jako mieszkaniec Zagórza walczę od X czasu o przedłużenie ciągu chodnika, gdzie jest droga powiatowa, jest niebezpieczna, dzieci chodzą po rowach i ja się odbijam od zarządu powiatowego od drzwi. No a wie pan. Bo ostatnio słyszałem argument, droga pani, w powiecie chrzanowskim są pilniejsze inwestycje niż chodnik. Brakuje kilometra chodnika dosłownie. To po co nam powiat? Ja się tak zastanawiam. Pani Sołtys, po co nam Wiolu, wczoraj byłam u burmistrza. To jest taka trochę walka z wiatrakami. Nie. No, to nie chodzi tylko o ten most, tylko... No to, wie pan, jak my się poddamy, cokolwiek robią w powiecie, to gmina ma dołożyć. Pytam się, czy działa to w drugą stronę. Oni nie zrobią bez powiatu, gminy nic. Bo nie robią inwestycje, niech to kosztuje 30 tysięcy, 15 gmina dołoży, to oni ruszą. Powiem na państwu tak, w zeszłym roku kładkę, podjazd dla niepełnosprawnych w Płazie zrobili chyba coś za 120 tysięcy złotych. Kawałek, barierka nierdzewna i podjazd dla przy szkole. Tutaj mieli możliwość naprawy tego mostu, były... Jeden tor i drugi tor był zamknięty. Ale była możliwość wejść w firmy, zrobić to bez problemu. Bez uzgadniania były możliwości. To zwlekali z tym. I teraz go zdemontowali w nocy, bez konsultacji z mieszkańcami. No i jest cała afera, no. Rozumiem, tylko no... Nie, pan tym torem pójdzie dalej, zaczyna się Jaworzno. Wie pan, takich mostów nie zrobiono, których mogliby wykorzystać? Mogliby... Mogli, ale w Ciężkowicach się obronili. Jaworzno to samo. No. Nie zrobili kilku mostów, a teraz, żeby to zamknąć, jak oni puszczą już tu nie ruch, to czasami to są sprawy milionowe. No. No, kolej sobie mówi tak, nie, bo my w tym czasie mamy transport olei, tam jakiś paliw i tak dalej, żeby to zatrzymać wszystko, no to my chcemy tam 3,5 miliona. Więc i koszt potem zrobienia tego będzie już potężny, nie? To i tak dobrze, bo tu była babka, wyzwała mnie baba też, na, chociaż nie wiem po co mnie, z Winbudu przyjechała, z wojewódzkiego inspektora zabudowanego i powiedziała, że ja was zmuszę do rozbijania tych przyczółków. Poczeka tydzień, a ja mówię, dlaczego tak, pani, bo chciałem tam pomóc im trochę, no dlaczego chcecie demontować przyczółki, skoro one w tym wykazie, w tym raporcie, który mi tam daliście do wglądu, nie były wskazane jako obiekt w stanie przedawaryjnym. W stanie przedawaryjnym był przemysł, czemu chcecie demontować to? Ale zwłaszcza, że zdjęliśmy tutaj teraz cały układ sił. I one niczego nie niosą, no nie? No. A lepiej to zostawić, bo kiedyś jak będziecie mieć kasę, to można tutaj włożyć kładkę i tyle, no nie? No i ten most jeszcze wróci tutaj, no nie? Pan go wyremontuje, a starostwo go od pana odkupi. Jak odkupią? Nie ma problemu. Dziękujemy. Ale póki co nie ruszać, bo... Ja panu odwrócę. Ja panu nocy nie zabierze tego mocy. Nie, dlaczego nie? Nie, ale to jest porządku. Ale siłą rzeczy, nie? Bo tutaj pan mówił o tych odchodach i tak dalej, nie? Że rozbierają... Pani ale tak, jeżeli nawet czegoś tu pani mówi, rozbierają i tak dalej, już parszę się z tym przewozem, nie? No. Ale chodzi o samo działanie rozbierania tego. No to nawet jeżeli wywalczycie państwo, że to będzie z powrotem wstawione, odremontowane, no to ktoś będzie musiał te deski zerwać, położyć nowe krokwy i tak zgadza dalej. Się, zgadza się, zgadza się. Tutaj no, też nie widzę sensu, że tak powiem, tego, że tutaj gdzieś jakieś tam... To, że tam była jakaś spożywka, to my sobie to sprawdzimy, to nie ma problemu, no ale... W jakiś sposób utrudniać tu panom, no mówię, tu z tego co no nie, znaczy gdzieś... oni robili, myśmy no ja wiem, chcieli no dojść swojego, no nie? Jeżeli jutro, bo takie moje pytanie jest, czy jeżeli jutro tu przyjedziemy, będziecie nie, blokować? Nie, przyjeżdżajcie jutro, bo będziemy... Nie, bo 24 godziny. Jutro będziemy nie, w starostwie, musicie, jutro będziemy... W dogadać się widzicie, z wykonawcą, bo pan jest pod wykonawcą. Tak, ale 24 godziny powiedział. To już się pan musi tam dogadać, no bo ja 24 godziny? Także
No widzi pan jak jest. A teraz tak, ta Dacia to jest pana, tak? Tak. Jeszcze bym tylko poprosił, bo muszę licznik spisać. No, zmienił się przed... Dobra, ale to kończę relację. Tak to wszystko wyglądało.